No cześć, cześć, witajcie. Witajcie w kolejnym odcinku z wszechstronnej serii o Minecrafta. Dzisiaj mam dla was łódź podwodną, panie i panowie. No tak, łódź podwodna w Minecrafcie 1.13. Co to jest? Czy twórcy w końcu zdecydowali się dodać pojazdy do Minecrafta? No nie, nie jest to modyfikacja, nie jest to komenda, jest to datapack na Minecrafta 1.13. I ten datapack działa naprawdę bardzo dobrze. Zaraz sobie tę łódź przetestujemy, zobaczymy ją z każdej strony, jednak najpierw oczywiście wspomnimy o autorze. Jest to GSHN28. Oczywiście w opisie macie link do jego filmu oraz do jego kanału. No i cóż, ten twórca stworzył właśnie taką łódź podwodną. Jest to datapack, który możemy wgrać do Minecrafta do każdej mapki. Nie potrzebujemy żadnych modyfikacji, więc nawet jeśli budujecie jakąś mapkę, to możecie takiego datapacka wgrać i każdy może sobie pobrać tę mapę, nic nie instalować. To od razu już w tej mapie się znajduje. Słuchajcie, no łódź podwodna. Jak mogłaby wyglądać łódź podwodna? Jeśli miałbym sobie wyobrazić... to, że kiedyś Mojang doda pojazdy do Minecrafta, no to podejrzewam, że tak właśnie wyglądałaby łódź podwodna. No działa to naprawdę bardzo dobrze. Możemy do tej łodzi podwodnej wsiąść, proszę bardzo. Pyk. No, wsiadamy do wagonika, okej. I jesteśmy, słuchajcie, i możemy pływać. Możemy pływać gdzie chcemy, jak chcemy. Zobaczcie, jak to świetnie wygląda. To wygląda naprawdę doskonale. No i cóż, pod koniec tego materiału oczywiście pokażę wam, jak zainstalować ten datapack, tak żebyście w swoim świecie również taką łódź podwodną mieli. Ta łódź podwodna jest naprawdę dość skomplikowana i są tutaj bardzo ciekawe mechaniki, o których zaraz wam opowiem. No ale cóż, sami powiedzcie, że ta łódź podwodna wygląda naprawdę niesamowicie, co? Dobra, okej, tutaj się zatrzymamy, proszę bardzo, wysiadamy. Zostawcie łapencję w górę, słuchajcie, jeśli ta łódź wam się podoba, a jeśli chcecie ją zainstalować, to poczekajcie do końca materiału, to na pewno wam pokażę. Dobra. Okej, jak taką łódź kraftujemy? Tutaj, zobaczcie, mamy recepturę takiej łodzi i kraftujemy ją z 4 bloków żelaza, z jednego pistona, z jednej skrzynki, Nether Star oraz szkło. I układamy to wszystko, proszę bardzo, w taki oto sposób. Pyk, 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 pyk. I mamy łódź podwodną. Tak, i możemy sobie ją postawić gdzieś na wodzie. Proszę bardzo, na przykład tutaj. O, tu za blisko obok innej łodzi podwodnej. O, proszę bardzo. I mamy sobie łódź podwodną, do której możemy wsiąść. Okej, dobra, żeby taką łodzią podwodną pływać, musimy mieć zaznaczony pierwszy slot. Proszę bardzo. Wtedy ta łódź porusza się do przodu. Jeśli chcemy skręcać, no to sterujemy naszą myszką. Jeśli chcemy się zatrzymać, dajemy na drugi albo czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty slot. A jeśli chcemy płynąć do tyłu, to wciskamy slot numer 3. Proszę bardzo, i płyniemy sobie do tyłu. Więc poruszanie się tą łodzią naprawdę jest bardzo proste i bardzo intuicyjne. Zresztą działa to naprawdę świetnie. Zobaczcie, no kurczę. Okej, podpływamy sobie do statku, proszę bardzo. Jesteśmy przy statku, możemy się zatrzymać, możemy obejrzeć, możemy się cofnąć, możemy podpłynąć jeszcze bliżej. No i możemy się zatrzymać i obejrzeć tutaj wszystko dookoła. Oczywiście mamy oddychanie pod wodą, kiedy jesteśmy w tej łodzi podwodnej, i night vision, więc widzimy praktycznie wszystko, co tylko zechcemy. Ta łódź podwodna ma jeszcze torpedy oraz kilka innych fajnych funkcji, o których zaraz wam powiem, bo jest to naprawdę mega, mega sprawa. No i cóż, wysiadamy shiftem, normalnie, proszę bardzo, i możemy sobie eksplorować tutejszy wrak. No teraz jestem na kreatywnym, więc nie widzicie, ile mam jeszcze tlenu, ale mniejsza z tym. No tak czy inaczej, jeśli wsiądziecie do takiej łodzi podwodnej, to będziecie mieć oddychanie pod wodą. Okej, dobra. Wsiadamy do łodzi. Wsiadamy klikając na nią prawym przyciskiem myszy gdzieś w okolicy tutaj tego kokpitu, a dokładnie na ten wagonik. Proszę bardzo. I już jesteśmy w naszej łodzi podwodnej. Co jest również bardzo fajną rzeczą. Czekajcie, muszę dopłynąć do portu gdzieś. Dobra, tam jest port. I wydaje jeszcze dźwięki ta łódź podwodna. Okej, co jest jeszcze bardzo fajną rzeczą, to fakt, że ta łódź podwodna ma swój taką skrzyneczkę, taki mały magazyn, tak jak w Subnautice. Aby otworzyć ten magazyn, musimy kliknąć gdzieś tutaj na to żółte pole. Proszę bardzo, i mamy skrzynkę, do której możemy włożyć naprawdę dużo rzeczy, więc jeśli płyniemy w jakąś wyprawę, czy chcemy sobie zwiedzić jakieś wraki statku, czy jakieś podwodne świątynie, no to taką łódź podwodną zawsze możemy wziąć ze sobą i zawsze coś tam spakować do plecy, na plecy, nie? Do magazynu. Boże, na plecy, tak, na plecy możemy coś wziąć. Okej, dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Bierzemy 4 te rzeczy. I te rzeczy są nam potrzebne do łodzi podwodnej. Już wam tłumaczę, o co chodzi. Najpierw musimy stąd wypłynąć. Niestety podczas skręcania działa to... Nie działa to tak płynnie, ale wiecie, no to jest Minecraft...
To nie jest to żadna modyfikacja, to wszystko jest na wanili, czyli na czystym Minecrafcie tworzone. No i tak niestety to będzie działać. Słuchajcie, pierwsza rzecz, czerwony proszek. Klikając teraz Q, czyli wyrzucając jedną sztukę, załącza nam się sonar, zobaczcie. I ten sonar na chwilę pokazuje nam wszystkie obiekty, które znajdują się dookoła nas i są to żywe stworzenia. Czyli na przykład jeśli... sonar po prostu, widzicie, zaznaczyło nam to pielca, zaznaczyło nam squida. I to działa na jakiś czas. Tylko że taki sonar na przykład pobiera energię, prawda? Widzicie, mamy energy 76%. I jeśli tą energię wyczerpiemy do końca, no to trzeba będzie doładować tę energię czerwonym proszkiem, blokiem czerwonego proszku. Klikając Q, energia nam się, zobaczcie, ładuje 88 i 100. I to chyba dodaje 12% energii jeden blok czerwonego proszku, więc nie jest to tanie, bo pływaliśmy tylko chwilę tak naprawdę, a straciliśmy tej energii naprawdę dużo, więc no właśnie. To mi się też podoba, że jeśli chcemy mieć taką łódź podwodną, no to musimy wyposażyć się w naprawdę sporo surowców. Jak widzicie, tutaj mamy również żelazo. Podpłyńmy sobie do topielca na przykład. Podpłyńmy sobie do topielca, ale weźmy game mode survival na przykład, tak? Okej, jak widzicie, tlen cały czas mamy. Gdzie jest tutaj jakiś topielec? Myślę, że możemy wykorzystać do tego sonar. Szukamy topielca, tam jest delfin. O, mamy topielca, zobaczcie. Okej, podpływam do niego i zobaczcie, on będzie nas bić. Ale serduszka nam nie będą schodzić, tylko życie naszej łodzi podwodnej, co jest naprawdę świetnie zrobione. I aby teraz naszą łódź oczywiście naprawić, potrzebujemy wyrzucić bloki żelaza. Proszę bardzo. I tych bloków żelaza naprawdę trzeba mieć dużo, bo zobaczcie. Już wam pokazuję, tylko muszę wypłynąć troszeczkę na powierzchnię. Te topielce naprawdę są tutaj bardzo męczące. Okej, zatrzymajmy się. Jeden blok żelaza daje nam tylko 5% życia. Więc naprawdę jest to bardzo droga rzecz. I to jest fajne, bo do stworzenia tej łodzi podwodnej potrzebujemy również gwiazdy Netheru, co jest bardzo, 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 bardzo trudną rzeczą do zdobycia, prawda? Więc jeśli chcemy taką łódź podwodną na swoim świecie mieć, no to musimy wyposażyć ją rzeczywiście w konkretne przedmioty. Dobra, mamy tutaj, jak widzicie, jeszcze TNT. I pewnie jesteście ciekawi, co robi TNT. Już wam pokazuję. Wrzucając TNT, Q, mamy napis Torpedo Reloading. Okej, i właśnie wystrzeliliśmy torpedę. Wystrzelmy sobie ją jeszcze raz, tak żebyśmy mogli to zaobserwować jakoś. Na przykład tutaj. Okej, zatrzymamy się i jeszcze raz pyk. Patrzcie, leci torpeda i wybucha! I to jest naprawdę niezwykłe, ponieważ taką torpedę możemy wystrzelić na przykład w moby. Tutaj mamy squida, proszę bardzo. Wystrzeliwujemy torpedę. I pyk. Okej. No nie trafiłem, niestety. Nie trafiłem, ale to... O, dobra, tutaj mamy topielca. W niego trafimy na bank. Dobra. I pyk. O, widzicie? No czy to nie jest epickie? No to jest epickie. Boże, jakie to jest fajne. Tak bardzo mi się to podoba, no. Yeah. Aż można byłoby nawet jakiś serwer stworzyć, gdzie można budować własną bazę pod wodą i byłyby takie łodzie podwodne. Dobra, okej, płyniemy do naszej przystani, bo chyba coś tam jeszcze na nas czeka. Nie pamiętam, czy wszystko już omówiłem. Zobaczymy sobie. Zaraz się przekonamy. Czy czegoś jeszcze zapomniałem wam powiedzieć? No chyba zdążyłem opowiedzieć wszystko, ale sprawdzimy jeszcze. Co my w tej skrzynce mamy? Tutaj mamy tylko crafting, jajka, no i te rzeczy, o których wam powiedziałem. I to byłoby, myślę, na tyle. Nie wiem, co się stanie, jakbyśmy chcieli zniszczyć taką łódź podwodną. Nie wiem, czy możemy ją w ogóle zniszczyć. Chyba nie, jak już ją raz stworzyliśmy, to nie możemy jej zniszczyć, więc no niestety. Okej, tutaj mamy itemy. A do tamtej łodzi nie kładą tych itemów? To jest pusta? Czekajcie. To jest pusta, okej. Spróbujmy rozwalić naszą łódź podwodną, pokażę wam, co się stanie. Znajdźmy jakiegoś topielca. Dobra, mamy tutaj topielca. I niech on tę łódź podwodną rozwali. Ta łódź nasza wybuchnie, no i niestety będziemy mieli troszeczkę przerąbane. Dobra, 45, 36, no jak widzicie, nie jest ona aż tak bardzo wytrzymała. No dawaj,
zombiaczku. Okej, no i nasza łódź podwodna wybuchła. I co ciekawe, nasze itemy do nas wróciły, więc jeśli nawet zniszczy wam się łódź podwodna, to itemów nie stracicie. Oczywiście tych itemów, które były w magazynie, tak? W tej skrzynce. Oczywiście nie wrócą do nas no itemki, które służyły do stworzenia tej łodzi podwodnej, bo to byłoby kompletnie bez sensu. No ale tak czy inaczej, jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem, jak to działa, jak to dobrze działa. Jeśli chcielibyście więcej takich datapacków tak naprawdę na kanale, no to zostawcie teraz łapencję w górę koniecznie. To naprawdę również bardzo poprawia mi humorek i lubię, jak jest dużo łapencji na kanale, no nie ukrywam, na odcinku. Więc rzućcie łapką i zobaczymy, co da się zrobić, ponieważ takich datapacków jest jeszcze naprawdę sporo. Dobra, popływamy sobie jeszcze troszkę, może znajdziemy jakąś świątynię podwodną i wbijemy tam do guardianów, a jeśli nie, no to zaraz będziemy kończyć, ponieważ przedstawiłem wam już chyba wszystko. No niczego więcej już tutaj mówić chyba nie trzeba. O, coś mi tutaj dziwnie zamula, pływa, może się teren generuje i po prostu, no wiecie, Minecraft nie daje rady, no bo to jednak jest dość skomplikowana struktura, datapack, nie wiem jak to nazwać. O, tutaj mamy jakąś jaskinię, patrzcie. Nice. Haha, więc możemy sobie eksplorować nasz świat właśnie taką łodzią podwodną. O, coś tutaj do mnie rzuca. Gdzie on jest? Gdzie on jest? O kurde, czekajcie. Gdzieś za mną chyba. Nie wiem. Tam jest szkielet, co? Dobra, po tobie już, proszę bardzo, panie szkielecie. Jak on tutaj przeżył pod wodą? Nie mam pojęcia. Okej, okay, dobra, tutaj możemy się zaraz zaklinować, więc myślę, że powinniśmy wrócić. Pyk. I troszeczkę doładować energii. Dobra, Q, 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 Q. Okej, okay, no to płyniemy dalej. Czerwony proszek jeszcze nie jest taki drogi, prawda? Zawsze można go wykopać w naprawdę dużej ilości, ale jeśli chodzi o żelazo, blok żelaza na 5% wytrzymałości, no to jest bardzo, bardzo droga sprawa. Okej, okay, chyba nic ciekawego już tutaj nie znajdziemy. Ale tak czy inaczej, łódź podwodna działa naprawdę wyśmienicie. No jest to fantastyczna sprawa po prostu, no. No zobaczcie. Jakie to jest fajne. No chciałbym takie coś w Minecrafcie rzeczywiście, ale nie wiem, czy Minecraft by się wtedy troszeczkę ten klimat gry nie popsuł. Ale kto wie, może pojazdy już niedługo zostaną do gry dodane. Skoro Minecraft tak mocno się rozwinął. W sumie bym się nie zdziwił, wiecie? Naprawdę bym się nie zdziwił. Dobrze, w takim razie teraz czas na poradnik, jak zainstalować takiego datapacka. Nie jest to niczym trudnym, a naprawdę może wam się przydać w budowaniu map, czy na przykład w graniu na survivalu. Więc, no cóż, dobra, lecimy do poradnika. Okej. Okay. No dobra, lecimy z poradnikiem do instalacji naszego datapacka do Minecrafta. Cały czas makapaka mi się nasuwa na myśl, jak mówię datapacka, ale nieważne. Dobrze, pierwsze co musicie zrobić, to oczywiście uruchomić Minecrafta w prawidłowej wersji. Tutaj akurat jest wersja snapshot. Aby uruchomić snapshoty, wchodzicie w opcję uruchamiania w launcherze oraz włączacie opcję włącz snapshoty. Ok, klikamy i teraz powinien wam się pojawić nowy profil, tutaj najnowszy snapshot. Ja testuję Minecrafta, testowałem tę łódź podwodną na najnowszym snapshocie, czyli 18W16A. Jednak z tego co wiem, działa ta łódź podwodna na każdym snapshocie do Minecrafta 1.13. Jednak radzę wam tak czy inaczej wybrać 18W16A, jeśli to nie jest problem. Ok, przechodzimy w aktualności, wybieramy proszę bardzo najnowszy snapshot i włączamy naszego Minecrafta. Musimy teraz stworzyć tak naprawdę zapis gry Minecraftowy, ponieważ do zapisu gry dogrywamy datapaki, a nie do samej gry. To jest bardzo, bardzo istotne. Okej, dobra, powiększamy troszeczkę nasze okienko. Ja już pozwoliłem sobie stworzyć tutaj podwodny świat właśnie na wersji 18W16A. No i pokażę wam, jest to jeden wielki ocean. Okej, wbijamy. No proszę bardzo, ładuj się. Okej, jesteśmy. Teraz buduję sobie taką kolumnę, tak żeby móc sobie tutaj postawić crafting table i pokażę wam, że jeszcze datapack wgrany nie jest. Crafting table, sprawdźmy sobie. Spróbujmy stworzyć łódź podwodną. To będzie glass. Okej, to będzie chest. Okej, piston jeszcze będzie. Pyk, 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 pyk. Żelazo. I co tam jeszcze było? Gwiazda Netheru, nie? Chyba tak, dobra. Nether Star. Pyk, 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 pyk. Okej, dobra. No to już mamy chyba wszystko. Spróbujmy skraftować łódź podwodną. Nie będzie to nam działać.
Tak. No jak widzicie, nie ma tutaj żadnego craftingu. Więc aby ten nasz datapack zadziałał, musimy go oczywiście wgrać. Słuchajcie, robimy tak. Opcje, resource packs i open resource packs folder. Dokładnie. I teraz już będziemy w plikach Minecrafta. Musicie teraz pobrać dokładnie ten plik, który będzie dostępny pod filmem autora, który oczywiście stworzył łódź podwodną. Pobieracie ten plik, rozpakowujecie go i otrzymujecie dwa takie pliki. Tutaj mamy datapack, a tutaj mamy resource pack. Resource pack wklejacie od razu do folderu. Proszę bardzo, z resource packs. Okej, to już mamy. Przechodzimy do .minecraft folderu, wybieramy nasz zapis gry, wchodzimy w niego i wchodzimy do folderu datapacks. Okej, i teraz ten drugi plik po prostu kopiujecie do tego folderu. Dobra, teraz odpalamy Minecrafta. Jeszcze raz resource packs, załączamy ten submarine, proszę bardzo, klikamy done. I teraz, kiedy powrócimy do Minecrafta, już wszystko powinno działać. No, za chwilę zobaczymy. Okej, klikamy done i back. Okej, no i jak widzicie, mamy teraz tekst od autora, że datapack został wczytany pomyślnie. No i teraz spróbujmy stworzyć łódź podwodną. Pyk, 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 pyk. Ciach, 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 ciach i ciach, i ciach. Dobra. No i nasza łódź podwodna, proszę bardzo, już jest kraftowalna, że tak powiem. No i wszystko elegancko tutaj już działa, więc naszą łodzią podwodną możemy sobie pływać. No jak widzicie, jest to bardzo prosty i szybki proces, więc instalowanie datapacków jest naprawdę bardzo, bardzo proste. No i jest to taki odpowiednik modyfikacji troszeczkę. I bardzo się z tego cieszę, ponieważ każda mapka będzie mogła mieć swoje datapaki, nie będzie tutaj potrzeby instalowania modyfikacji. Możecie też sprawdzić, czy wasz datapack działa poprawnie, wpisując komendę datapack list i teraz macie zainstalowane datapaki. Proszę bardzo. To jest właśnie ten submarine i tutaj jeszcze jest autor. Możemy również wyłączyć naszego datapacka, jednak nie wiem, co się stanie, jak będziemy teraz w łodzi podwodnej go wyłączymy. No sprawdźmy to. Datapack disable i teraz klikamy w to. Okej. No i co? No i zobaczcie, nawet jak próbujemy płynąć, to nie działa, więc tak naprawdę działają teraz tylko teksturki, ponieważ nie będziemy mogli już skraftować kolejnej łodzi podwodnej. Jeśli wyłączymy tekstury, to proszę bardzo, nasza łódź podwodna dziś wygląda dokładnie. No teraz magia troszeczkę pryśnie. No, jest to wagonik z wagonikiem ze skrzynką oraz motyką, więc tak jak widzicie, tak się tworzy datapaki i tak... Tak wygląda nasza łódź podwodna. No bardzo, bardzo dziwacznie, ale oczywiście możemy włączyć naszego datapacka komendą datapack enable i włączamy go, proszę bardzo. I teraz już powinno nam wszystko pływać, ale nie mamy jeszcze włączonej teksturki. Dobrze, więc tak by to wyglądało. Datapaki to naprawdę coś bardzo interesującego. Jest to pierwszy datapack, który wam prezentuję na kanale. Myślę, że mogę zaprezentować wam ich jeszcze więcej, ponieważ jest to naprawdę bardzo ciekawy temat i niezwykle prosta rzecz do zainstalowania. Dobrze, żegnam się z wami, dziękuję za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że się wam spodobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, a jeśli również chcecie więcej tego typu rzeczy na kanale. Dobra, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!